Jędrzej, czy długo myślałeś po takim ostatnim meczu, jak ten, który był w Katowicach, to twoje myśli długo były w tym meczu, czy zapomniałeś i przeszedłeś do życia codziennego? Nie, no na pewno to nie było takie przejście do codzienności. To już w sumie na meczu, kiedy gdzieś już te dwa pierwsze sety przegraliśmy, już sytuacja się troszkę bardziej skomplikowała odnośnie punktów, które musieliśmy zdobyć, żeby awansować do ósemki, by nie być zależnym od nikogo. No także ten mecz no, zostanie trochę w pamięci, aczkolwiek też rozmawiając tak między sobą, to wiemy, że jakby to nie był tylko ten mecz, który przesądził nam o sezonie, bo też wspominaliśmy, czy mecz z Lubinem u siebie, gdzie tracimy 3 punkty, czy mecz z Nysą, gdzie też tracimy 3 punkty na wyjeździe. To jest jakby każdy pojedynczy taki mecz z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, który jest niżej od nas w tabeli, no boli nas podwójnie, bo teraz gdzieś mając te 6 punktów więcej, no jesteśmy w zupełnie innej optyce i byśmy pewnie tak w takich humorach teraz nie rozmawiali. Dużo też krytycznych komentarzy w internecie i ogólnie na forach przewinęło się po tym sobotnim meczu w Katowicach. Czytałeś, czy w ogóle czytasz takie komentarze po meczach swoich? Ogólnie staram się nie czytać, bo za bardzo potrafię też wziąć to do siebie, więc uważam, że lepiej gdzieś tam tego unikać. Wiem, że najbardziej to trochę boli, bo zawsze wiem, że najbliżsi to doczytają nasi i ich to boli chyba najbardziej, że tak potrafią się o nas wypowiadać. Oni też właśnie znają może nas trochę lepiej, znają jakby ile poświęcamy czasu, pracy, zdrowia i energii na to, żeby dojść do celu, ile nas to kosztuje później emocjonalnie, bo okej, tam w komentarzach pewnie wszyscy myślą, że odbieramy pieniądze i to tyle, tak? A to tak nie wygląda, to tak nie wygląda. My też przeżywamy te mecze, gdzieś tam zostaje to w nas na jakiś czas. Na pewno życie sportowca jest dosyć szybkie i też nie możemy nie wiadomo ile tego rozpamiętywać, bo zaraz jest następny mecz, jest następny sezon i wiadomo, że nie możemy też ciągle przeżywać jednej porażki, ale na pewno trochę bolą takie komentarze, aczkolwiek no, musimy też na nie patrzeć, musimy się z nimi pogodzić. Takie jest życie jakby sportowca, aczkolwiek ja jestem zdecydowanie przeciwny takiemu hejtowi jakby w internecie, bo to nikomu nie pomaga. Że tylko podpytam, czy krytyka, która się przewijała, ta konstruktywna, gdzieniegdzie w tych komentarzach, to była zasłużona, czy na wyrost po tym meczu sobotnim? Jasne, ja nie mówię jakby o krytyce, bo każdy może nas krytykować. Ja mówię typowo o hejcie, takim, że to nie jest do końca nic dobrego, a konstruktywna krytyka no na pewno jest potrzebna. No każdy jakby kibice też żyją tymi meczami, tak? Oni też mają prawo, oni też mają swoją chęć zwycięstwa, tak? Oni z nami żyją i rozumiemy to, że najbardziej nas boli właśnie, że nie widzą w nas walki i jakby to się przejawiało najczęściej i to mnie boli trochę najbardziej, że właśnie nie stworzyliśmy tego na boisku takiego pazura i kibice jakby dalej nam to wypominają i no niestety, no z tym trzeba się trochę pogodzić, ale mam nadzieję, że gdzieś tam tak jak ja zostaję tu w przyszłym sezonie, jeszcze mamy parę meczów do końca, że po prostu to pokażemy na boisku, tak? Tą zawziętość do walki i że nie będziemy się poddawać, żeby chociaż tego kibice nam nie mogli zarzucić. To najbliższy mecz w poniedziałek z Resowią, to po takim meczu, który był poprzednio, to gdzie taką motywację ty szukasz na te najbliższe jeszcze starcia, które nam zostały? Zawsze jest tak, że mecze z tymi potencjalnie dobrymi rywalami, tak, z tymi najlepszymi, no to już jest sama w sobie motywacja. No a po drugie, jednak to jest końcówka sezonu i zawsze lepiej się kończy po dobrych meczach, po zwycięstwach niż gdzieś tam po serii porażek.